Siemanko. Dziura na podjeździe. To jest ta dziura, którą widzieliście pod koniec odcinka zeszłego. Kółko wycięte. I będziemy tą dziurę w tym odcinku składać. Zobaczymy, co będzie. Ale tak jak mówiłem najpierw, w zeszłym odcinku mówiłem, ten odcinek będzie składał się z takich pierdołek. Tu coś do zrobienia, tam coś do zrobienia, tu jakiś, widzicie, łącznik trzeba zrobić. Połączyć to, bo trzeba było podjazd pierw, tu spektry pierw po prawej stronie położyć. Nie wiadomo było, czy to w kwadracie, czy to wokół się tutaj połączy. Tak jak mówiłem wcześniej w odcinkach, to wiele rzeczy tutaj jest wynikowo. Po prostu jak coś jest, już leży, to się zobaczy, jak to będzie leżało. Będzie pasowało. I tak to się dzieje. Tutaj nasypaliśmy jakieś tam, powiedzmy, kruszywa jakiegoś z piaskiem, czy coś tam, tą resztkę, to mieliśmy po prostu taki mały dołek do uzupełnienia. Zagęszczone. Prosta taka linia, po prostu z oka walięta. Po prostu, żeby to połączyć. A chodziło tylko o to, żeby od prawego narożnika, tam gdzie stopień widzicie, były 90 cm, żeby było. I tylko o to chodziło, żeby po prostu taki ciąg komunikacyjny zrobić. Obrzeża wstawione na podsypce piaskowo-cementowej, zlane, ładnie wyczyszczone. Obrzeża cięte na 20 cm były. Im mniej tniecie, na prosto, normalnie, bez jakichś kantów, skosów, na prosto i nie ma z tym problemu, wygląda to normalnie. Tu jesteśmy z tyłu budynku, łączenie dwóch tarasów. Po prawej stronie kostka Ekol. Na niej będą stopki, będą płyty ceramiczne na podstawkach plastikowych i on będzie wyżej. A tu teraz będziemy robić stopień donikąd. Na razie donikąd, później będzie taras, to się tam... Majster wzięli poziom z prawej strony z okna, bo to będzie poziom tego tarasu. Tutaj przenieśli poziom na róg i wiedzą wtedy, na jakim wysokości ma być stopień. Tu wyszło 20, chyba 2 cm całej różnicy wysokości między oknem a tym białym tarasem. Czyli około plus minus 11 cm wyjdzie stopień. Tu też tak trochę dziwnie, bo po prostu ten blok się walał gdzieś tam po budowie, musieliśmy go z przodu zabrać, żeby po prostu go nie uszkodzić. Przyszliśmy go tu włożyć i tu już widać, majstry sprzątają. Jeszcze nie skończone, a już sprzątają. No bo drugiego bloku nie ma, nie dojechał jeszcze. Tak przed chwilą widzieliście tam z przodu, gdzie majstry robili obrzeża przy wejściu. Ganek do samego wejścia też nie jest wyłożony, bo też czekamy na płyty. I widzicie, nawet zapomniałem o tym, cały czas czekamy, już tydzień temu miało być. I tutaj mamy szpilkę, ten sznurek widzicie po lewej stronie, do tej szpilki, tam się łamie. Ta szpilka to jest nasza szerokość. Minimum do tej szerokości musimy dołożyć plac. Wydawało nam się, że tak po prostu ze skosa nam tam trafi do wjazdu, że to wystarczy, tak plus minus coś tu po jednej kosce dołożymy. Ale tak przed chwilą też mówiłem, wiele rzeczy tu jest wynikowo i jak coś już leży, to można trochę w lewo, trochę w prawo. I tu było tak samo dokładnie, tu było dopasowane tam, powiedzmy, wjęta linia z bramy, z wjazdu na wprost, którą gdzieś tam widzicie, daleko. I tak to rozwojowo, pomału idzie i tu po prostu trzeba było dosypać, kruszywa dogęścić. Nasypujemy podsypki wieskocementowej, zewnętrzne normalnie stawiamy na 7,5 cm rurki. I tutaj bierzemy sobie przy kostce, żeby ustawić je rurki, po prostu kładziemy łatę co kawałek. Każdą rurkę, zaraz zobaczcie. Ustawiacie poziomnicę i do poziomnicy ustawiacie. 7,5 cm może być trochę dużo. 7,5 to będzie dużo. 7, tak 7,8, coś takiego. I tak pierwsze te wszystko łączenie ze starej na nową będzie ręcznie dopasowane. Doklepane młotkiem, tak po prostu, żeby to przy zagęszczeniu nie wpadło. Bo jak zrobicie sobie za nisko, będzie trochę za miękko, bo stary plant jest twardy, nie idzie go sklepać ani zagęszczarką, ani młotkiem. A wiadomo, że świeży tutaj taki dosypany, dokładany szybciej się podda. Także delikatnie wyżej robimy, ale też tak tutaj widać, majster tam z pierwszymi rzędami leci, podsypuje i doklepuje pierwsze. To jest taka niedogodność. Niedogodnością też jest deszcz podczas prac. Słabo się robi w deszczu. No taka chmura jakaś zawłąkana, przeszła, zmoczyła przed chwilą słońce, widzieliście. Kilka sekund później deszcz. Także dokładamy. I będziemy, no właśnie, byśmy rysowali tą linię, ale jest mokro. Przytrzymujemy łatami, żeby to się nie rozjechało i zagęszczamy. Zagęszczamy dwukrotnie. Kostka ładnie nie odstaje, powiedzmy, od siebie i ładnie się układa, ładnie się zagęszcza, nie ma żadnych problemów. W międzyczasie przyjmowane dostawy. I zaczynamy wypełniać koło. Było wiele jakby propozycji, odpowiedzi, co tu będzie. Latarnia, Najczęściej była fontanna, lampka była też. Coś tu jeszcze było, lampka, fontanna. Ktoś coś tam mówił, aha, że będzie pole dla helikoptera, lądowisko, takie rzeczy. Trochę małe i za blisko wiaty. Ściosałby. A tu już wiemy, że już zaczyna się robić kamień. Tutaj powiedzmy, że mamy taki plus, że koło jest wycięte i lecimy z zewnątrz, bo generalnie koła wkłada się od wewnątrz. I dokładacie. Jak widać, majster ma szpilkę, zobaczcie, na środku, sznureczek, na końcu jakiś pręcik sobie zawiązujecie, coś co można wbić po prostu, żeby wam tam nie uciekało, coś co można kreską zrobić, zobaczcie, że majster tam sobie 30-40 cm do przodu kreskę robi. Możecie też każdy kamień, jakby sznurek do każdego kamienia dokładać, przytykać i wtedy powiedzmy, że macie bardzo zbliżony wymiar do koła, bo nie uda się oszukać, bo to koło musi wyjść, tak? Skoro sznurek zawrócił, to musi się udać. Bo takie dokładanie po prostu bez sznurka, bo przecież macie koło, tak? Drugi rząd też macie koło, tak? Trzeci rząd nie jesteście w stanie, bo musicie kamień wybrać. Każdy kamień jest inny. Jak będziecie po prostu z oka sobie kłaść, pojedziecie pół metra taki pasek, mniej więcej jak teraz jest, i zaczyna się robić kwadratowe koło. Nie ma szans, żeby z kamienia, dokładając po prostu z oka, zrobić ładne koło. Nikt mi tego nie powie, bo wiele razy to widziałem, wiem jak to się robi i sznureczek prosty sposób. Oczywiście tolerancja to jest mniej więcej na pewno tak centymetr, bo kamienie są, powiedzmy, jeden wymiar jest dobrany, tam przypuśćmy 10x12 czy 10x10, a jest 10x15, 8x6, różne są. Także musicie się dopasować, mniej więcej kładziecie rząd, szerokością sobie dopasowujecie sznurek, sobie po prostu pętelkę robicie, skracacie sznurek, dopasowujecie się do takiego kamienia jaki macie, oglądacie po prostu dookoła te kubki, wszystkie co tu przewracacie co chwilę i wiecie co może być w następnym rzędzie, tak? Większe czy mniejsze. Oczywiście zasada jest prosta, im szersze koło, szersza średnica, to robimy większe kamienie, wkładamy te wszystkie giganty duże, a im wyżej jesteśmy, tym mniejsze. To jest oczywiste, ale dla niektórych to nie jest oczywiste, bo nawet z kostki idą takie byki walnąć, układają koło, a wychodzi im kwadrat na końcu. Bo jadą z zewnątrz i wkładają duże do środka później. Im mniejsza średnica jest, to wkładają duże. I to jest błąd. Oczywiście to też trzeba, no i koło ułożone, też trzeba mieć tam na uwadze. A tutaj co będziemy robić? Tu będziemy wyznaczać łuk, taki długi łuk. Od załamania, od tej niebieskiej prawie plandeki, aż tu w prawo, za chwilę zobaczymy do samej góry. A czym te majstry będą wyznaczać? Zwykłym przedłużaczem. Po prostu zwykły przedłużacz. Oczywiście warunek jest taki, że musi być płasko. Zobaczmy co tu zdziałają. Pociągnij, lekko. W sumie tam ci spadnie. To nie ciągnij. Jakbyś go obkręcił. Cofnij się z kablem. Ale nie za mocno, no. Żeby był naciągnięty cały czas. Cofnij się jeszcze. Jeszcze, no. Połóż. I musisz go, nie, nogą weź go, skręć go. No. Trzymaj tą końcówkę może. Ale nie, musisz go lekko naciągać, bo jest za słabo naciągnięty. No, musimy jeszcze raz. Musi leżeć, nie? Na glebie. Nie, jest to daleko. Trzymaj, bo mi uciekł. zaledwie w samochodzie. Palety tam wypałeś. No. Nic. Kadryga dużo miałem. Aha. To zewnętrznej? A wewnętrznej, nie? Wewnętrznej. No. Delikatnie tu podejdziesz. Tylko tak z pół metra przed końcem nie rysuję. Czemu? Chociaż, no bo tam musimy ten sam narożnik zrobić, tak wiesz, z oka, jak tam zrobiliśmy, z łapy. I ucięte. Nie pokazywałem wam, jak po prostu tniemy, bo po prostu tniecie po tym pisaku. Tu widzicie kawałek cięcia i tu już jest pisaczek. Po prostu tniecie wzdłuż. Co trzeba było dołożyć w te wnęki, to było dołożone. Tu było cięte wcześniej. Tu tak samo, zobaczcie, wszystko to samo. Tylko że była kotlinia prosta, bez kombinacji. Tam widzieliście, prosta metoda, przedłużacz położony na ziemi, wystarczy go skulać. Nawet to nie musi przedłużać, może jakaś lina. Coś takiego, po prostu w miarę takiego, nie może być zagiętkie. Rozciągacie i kulacie i on po prostu z jednej i z drugiej strony pociągacie po prostu mocniej, tylko że ona się obracała po kostce i wychodzi wam mocny łuczek, długi łuczek. Tutaj musimy usypać skarpę, bo skoro dokładaliśmy kostkę, po prostu skarpę naszą tamtą starą się skończyła. Zabrakło, musieliśmy półkę dorobić. Tam majster tylko raz zagęścił, tutaj będzie drugi raz zagęszczał, bo po prostu paliwa zabrakło. Tu jesteśmy następny dzień, dokładamy kostkę do bramy. Tak, żeby po prostu przygotować wszystkie boki później, żeby mieć do betonowania, żeby nie robić tego na raty. Jak się zajmiemy betonowaniem boków, to już będziemy robić same boki, a nie tam co chwilę kostka, co chwilę to. I tak wam namieszę, jakieś tam pierdoły zostaną, bo z tyłu wstawili okno i się okazało, że wejście tam, gdzie my zrobiliśmy podjazd, nie jest z tej strony, gdzie... Znaczy, na pół wejścia wchodzi i jakbyście wyszli z okna, to wylecicie na pół podjazdu. Taka mała nieścisłość. Nasypujemy podsypki wieskowo-cementowej, zagęszczamy po to, że po prostu było to ładnie, równo, stabilnie. Tu jest kostka 8, ta kostka dosyć, jak mówiłem, jest ładnie się układa, nie ma problemu, może być twardo pod nią. Później będziemy to zagęszczać tą zagęszczarką, ta zagęszczarka ma 110 kg. Może być mniejsza, mamy też taką pomiędzy 80 a 90 kg. Też się da, ale tą wyjęliśmy awaryjnie, więc już tą używamy. Tu mamy cały czas jeden spad do bramy. Tam oczywiście brama nie pasuje, nie otworzy się brama, jak położymy kostkę, ale to wiedzieliśmy, brama jest krzywa, brama idzie do przeróbki. Także brama będzie jakby po nas dopasowana, więc mamy ten komfort, że nie musimy pod bramą, wiecie, takie przełamania robić. Lecicie do bramą jednym spadem i myk musicie złamać, bo brama jak się otworzy do środka, to zabiera wam spad, tak? I byśmy musieli kombinować, tam przełamania robić. A Chcieliśmy tego uniknąć i w sumie fajnie, że ta brama jest do przeróbki, że nie musimy się... Znaczy nie musimy się, to nie chodzi o to, żeby się głowić, ale to jest proste do zrobienia, tylko po co łamać ten wjazd, o to chodzi. Później jest takie złudzenie, ten spad jest na końcu mniejszy, tam jeszcze jest, tam gdzie bus stoi, jest taka niecka, ta niecka będzie dosypywana kruszywem, żeby po prostu nie zabierać tych spadów, żeby to po prostu była jedna ciągłość, tak wyjdzie ładniej. Nawet będziecie mogli tutaj 80 na godzinę wjechać przez bramę na wprost, z żadnych garbów, nic. I zaczynamy to układać. Pierwsze oczywiście standardowo łączenie stare z nowym. Majster dopasowuje ręcznie, podsypuje, młoteczkiem doklepuje. Tu jest na tyle twardo na styku, że zagęszczarka później wjedzie, nie wciśnie tych kostek. Jak nie będziemy tego robić, położymy po prostu, to jest taka loteria. To wszystko zależy, jak komu się rurki ustawiło. 2-3 mm, 4 mm się ktoś rypnie i już będzie problem. Będzie za nisko, położycie kostkę teraz na świeżo, będzie na równo, a za gęszczarką wpadniecie i już będzie 2-3 metry za nisko, tak? Kostka nie zejdzie centymetra, to chyba że ciśniecie 300 całą kostkę. To są lekko inne już tam później, powiedzmy, wytyczne, warunki. Jak się kładzie przemysł, to jest całkiem co innego. Tu kładziemy na naszej podsypce, tu jest nieco grubiej, z tego względu właśnie, żeby mieć ten komfort do bicia, żeby później zagęszczarka miała co dobić. I tak jest grubie podsypki, a i tak jest bardzo twardo, idzie to odczuć, że kostka po prostu odbija, jest od tej podbudowy po prostu... Czuć, że pod podsypką jest podbudowa. Jakbyśmy mieli beton, to było jeszcze bardziej. Dlatego jeżeli macie niepewną kostkę i ósemkę, tak na przykład jak z Libetu Villa Trio, to uważajcie. Jak zrobicie za mało podsypki na twardym podłożu, betonie czy jakimś kruszywie mocno ubitym, to będą problemy z tego. Moment ułożone, no prawie, ale jesteśmy już przy bramie. Tak tu widać, ta kostka lekko ze skosa schodzi, ale to po prostu tak jest furtka, brama, no na to nie ma siły, tak musi być. Kostka fajna, fajnie wygląda w tym słońcu, w tym plenerze, te drzewa, ten las, to wszystko tu dookoła. Jakoś to wygląda. I teraz dopiero dojechaliśmy do bramy, mamy to ułożone, sprzątamy, zamiatamy. Jak nie wchodziliśmy po ziemi, nie nanosiliśmy, to nie mamy co za bardzo sprzątać. Jakieś tam drobne kamyki, bo pod zagęszczarką nie może być nic. Żadnych kamyków, pierdołów, śmieci, nic. Oczywiście tutaj już wchodzi też, jak robicie przemysł, na przemyśle to ma mniejsze znaczenie. To nawet zasypują, bo się zaraz zamuli. My akurat po piasku nie jeździmy, nie zagęszczamy z piaskiem, bo tu nawet piasku nie będzie piaskiem zasypywane, tylko będzie takim kurszywym. Na końcu zaczymy. Zagęszczamy dwukrotnie. Tu w zupełności raz przy raz wystarczyłoby zagęścić i nie ma problemu. Ale tak profilaktycznie niech jest dwa razy wzdłuż, w poprzek. Tu nawet widać, że nic tej kostce nie dolega, więc jakbyście się uparli, to nawet zagęszczać nie trzeba. Ale jak jest zagęszczona, ona lepiej leży przy sobie. Boczki tutaj dołożone, narysowana linia, można zlać. Najpierw była linia narysowana, później lanie, bo to jest normalne. Jak zlejemy, to nie będziemy mogli narysować sobie linii, tak? Tu idzie do odcięcia. Nie wszyscy to wiedzą. I tak to wygląda. Linia narysowana, kostki dołożone, gdzie brakowały, bo tam pojedyncze po prostu, tak mówiłem, ta droga jest tylko ze skosa. Przy bramie dołożone. Tu mamy częściowo już kamień przygotowany, bo nie mówiłem, ale na tych obrzeżach będzie kamień. Będzie betonowane i w betonie będzie kamień. Taka ramka, otoczka. Tu mamy to cięte z tego kabla, ten łuk cały, który wyszedł z kabla. Tu była szpilka wbita, o tu przy tych kablach, bo to były nasze wytyczne. Do tej szpilki musieliśmy się zmieścić, nie mogliśmy być bliżej. No i mamy koło. Wielu strzelało, co tu będzie, a tu będzie lampka. Po prostu na środku będzie lampka. Środek ronda. Wyklepane z kamienia. Majster te małe kamienie tu nie widać tak, ale sam środeczek musiał sobie sam wyklepać, porąbać, bo po prostu nie było, bo były same takie łby wielkie. Porąbał sobie, jakoś poradził. Zaraz zobaczymy, czym to robił. I tak to wygląda. Jeszcze jakieś pierdołki, czyli tydzień. Liść już opadł. Tu już jesteśmy przy bramie. Czyli już mamy większość z głowy. Tym będzie zasypana kostka. To jest gryz 2 chyba 2,8? Czy 2,6? To jest gilotyna. Przeprosił się majster z gilotyną. Tak robił kamień. Oczywiście grzybów pełno. Nie tylko maślaków. I ten tydzień tak tam doleciał. Pod grzybobraniem. Okom, w którym działamy. Fajnie, że byliście. Dzięki za uwagę. Dzięki, że dotarliście do tego momentu. Kończymy chyba tą robotę w tym tygodniu. Ale tak widzieliście, tam jeszcze ganek jest cały do złożenia, na które płyty czekamy i o tym zapomniałem. Trudno, jak wyjdzie, tak będzie. I to było tyle. Na razie.